Dzień dobry, miło was widzieć klaso. Może sprawdzę obecność. Mateusz Brat. Obecny. Daniel Cholerny. Jestem. Nikodem Dzwonnik. Nikodem? Nie ma. Sabina Jan. Jestem. Emilia Kamień. Obecna. Martin Majmen. Martin Majmen? No przecież widzę, że jesteś. Czemu się nie odzywasz? Co? Może zacznijmy lekcję. Sprawdzę najpierw zadanie, które mieliście wykonać. Mateuszu, przeczytasz? Co on zrobił? Ktoś wie co z Mateuszem? Mateusz ma dzisiaj problem z uczestniczeniem. Co chwilę musi wychodzić z klasy, proszę pani. Widzę, że niektórzy mają mało ocen. Na przykład ty, Danielu. Przygotuj się do odpowiedzi. Dobrze, ty ma lekki problem ze strunami głosowymi. Nie wiemy co się dzieje. Spróbuję. Daniel, co ty robisz? Daniel, gdzie on jest? Co tu się dzieje? Proszę pani, Daniel dzisiaj też ma problemy. Jakie zaś problemy? O co chodzi? Co kurwa, tu się no dzieje? Nie da się grać nawet. O co z nim chodzi, że mówię mu do k***y nędzy, by szedł na mida, a idzie z tym jednym negewem na B i ginie za nim w ogóle ktokolwiek. Martin, o czym ty mówisz teraz? Martin, jak ty się wyrażasz? Przepraszam, proszę pani, myślałem, że byłem wyciszony. Że co byłeś? O co tobie chodzi, Martin? Uznajmy, że tego nie było. Kontynuujmy lekcję zatem. Sabina? Gdzie ona poszła? Przepraszam, musiałam na chwilę wyjść. Ale co? Gdzie wyjść? Co tu się dzieje? Dlaczego wszyscy się tak dziwnie zachowujecie? Co się z wami dzieje? Kolejna lekcja mija, a wy macie maturę już za rok. Jak wy sobie to wyobrażacie? Czy wy jesteście poważni? Ja już swoją maturę pisałam, ale wy, czy wy kiedykolwiek się nad sobą zastanawiacie? Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie, ale nie mogłem wejść do klasy. Ja pierdolę.